Dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, w Rumunii trwa bardzo silny turniej z udziałem wielu wspaniałych światowych szachistów z czołówki światowej, m.in. Wesley So, Fabiano Caruana czy też Aleksander Gliszczuk. Grają też zawodnicy z tego kraju lokalni, troszeczkę słabsi arcymistrzowie, słabsi 2,650 to wcale nie są słabi, ale w porównaniu właśnie do na przykład Caruany, no to już powiedzmy troszkę w rankingu odstają. No ale cóż, partie są świetne. Zapraszam do analizy. Tutaj głównymi bohaterami w tej partii jest Konstantin Lupu Lescu kontra Anish Giri. Partia rozpoczęła się ruchem C4. E5 odpowiedziały czarne, skoczek na C3, skoczek na F6. Widzimy, mamy partię angielską. Myślę, że to jest taki dosyć popularny debiut i często grywany przez zawodników na różnym poziomie. Bardzo spokojny, potrafi być też ostry, ale z reguły jest to spokojny charakter tutaj gry. Skoczek na F3. Tutaj, moi drodzy, jest to prowokacja do takiego zagrania E4, aczkolwiek tego ruchu się raczej nie spotyka. Przynajmniej ja się nie spotkałem zbyt często, gdyż skoczek G5 tutaj gwarantuje chyba zwycięstwo tego pionka, zdobycie tego pionka. Lecz w dzisiejszych czasach już mogę powiedzieć, że no już nie jestem do końca pewny tych szachów, znaczy źle to brzmi, nie w niektórych wariantach, bo komputery tak rozpracowują niektóre warianty, że po prostu jestem w szoku i ciężko powiedzieć, który ruch może być dobry. Może to być zły ruch, a może się okazać, że to jest ruch dobry. Oczywiście troszkę żartuję, ale ten ruch na pewno do najlepszych nie należy. Tutaj przejdźmy dalej, bo można by gadać i gadać. Skoczek na C6 i E3. Jedna z możliwości. Często też się widuje, moi drodzy, takie posunięcie G3 oczywiście lub D3. E3 już troszeczkę tutaj pokazuje, że tak mi się wydaje przynajmniej, że tutaj białe może nie chcą aż tak bardzo mocno walczyć, ale wiecie co? Powiem tak, bo to takie jest trochę psychologiczne, fajne zagranie, z tego względu, że tutaj Konstantin Lupulescu gra z o wiele silniejszym od siebie zawodnikiem, więc można by powiedzieć tak, że nie ma takiego parcia może na zwycięstwo, aczkolwiek nie. Ja sobie zdaję sprawę, że każdy chce wygrać z każdym, lecz wiecie, jeżeli zremisuje, nic się złego nie stanie, tak przynajmniej ja bym sobie myślał. No z reguły tak jest, że jak się gra z o wiele silniejszym zawodnikiem, to powiedzmy z arcymistrzem, tak porównam teraz troszkę siebie do arcymistrza, gram z arcymistrzem, jak nie wygram, a zremisuję, będzie też świetnie. Dobrze, jedziemy dalej. Mam nadzieję, że byłem zrozumiany w miarę. Tutaj goniec zagrał na B4. I hetman na C2. Tutaj ten gogońca bardzo często się za skoczka wymienia. Z tego względu, że czasami powstaje struktura pionków na czarnych polach i goniec może, powiedzmy, nie jest nam potrzebny, a skoczek zawsze poszaleje trochę w centrum. Zostało szybko wybite i hetman wybił, żeby nie psuć sobie struktury. Oczywiście tutaj takie ruchy też można zagrywać, tak naprawdę. DC3 jest chyba najgorszym wyborem w tym momencie. No ale hetman zbija od razu, napiera tutaj pionka w centrum. Hetman E7. Bardzo ciekawe posunięcie, po prostu bronimy piona, nie pozwalamy za bardzo zagrać D4. Znaczy, D4 zagrać można, lecz nie odbijemy później pionkiem. Właśnie też D4 nastąpiło. I moi drodzy, teraz po tym posunięciu tutaj skoczek zagrywa na E4, od razu atakując hetmana. Takie ciekawe zagranie dosyć. Hetman zagrywa na D3. Nie obawiamy się takiego ruchu jak hetman B4, aczkolwiek taki ruch trzeba czasami liczyć, ale po skoczek D2 białe są w porządku. Białe tutaj są świetne, można powiedzieć, w tym momencie. Więc takie wypady hetmanem często nie są dobre. Rzadko kiedy są dobre. Dobra, po wybiciu na D4 skoczek wybił na D4, no to jest właśnie pułapeczka, bo jakbyśmy tutaj zbili pionkiem, to skoczek ma na przykład zagranie na G3 z szachem i wieżę można zdobyć. Po wybiciu skoczek zagrywa na C5, hetman D1. No i moi drodzy, tutaj czarne wybiły tego skoczka. No właśnie. Takie szybkie wymiany powodują, że taka pozycja jest w miarę równa. Znaczy, ona jest równa. Aczkolwiek tak. Dlaczego czarne wybiły tutaj na D4, a nie poczekały z tym wybiciem na przykład? Bo tak naprawdę chcemy wyprowadzić gońca. Jeżeli byśmy ruszyli tym pionkiem, żeby tu go wyprowadzić, no to białe by same zbiły i ta struktura pionów się u czarnych by nieco pogorszyła. Może ja przestawię jeden ruch tutaj i zauważcie, tutaj pionki są na skrzydle 4, ale te trzy piony w końcówce na pewno są w stanie zaatakować. Duża przewaga jest pionków po tej stronie. Cztery pionki na trzy pionki, więc patrząc na końcówkę,
Myślę, że już jest dosyć, mogłoby być dosyć przyjemnie. Tak, oczywiście komputery tutaj mówią co innego, ale głównie mi chodzi o strukturę pionów. No dobrze. Skoczek wybił, hetman wybił, roszada ze strony czarnych, goniec E2, wyprowadzamy figury i B6. Po takim ruchu B6, moi drodzy, bardzo często chce nam się zagrać końcem na F3. Białe tak nie zagrały. Można byłoby tak zagrać? Pokażę. Po takim posunięciu goniec B7 raczej jest nieuniknione, bo tam C6 raczej nie chcemy zagrać. Po wybiciu tutaj możemy zagrać od razu B3. Bardzo ciekawy ruch. Proste zarazem, bo jest od razu strzał na B2 i z bezpośrednim atakiem, więc można powiedzieć, że takie zyskujemy tempo tutaj w grze. Po skoczek C5, goniec B2. Oczywiście istnieje taki ruch skoczek E6, ale też F6 tutaj blokuje totalnie zapędy białych i po roszadzie możemy uznać pozycję jako totalnie równą. No cóż, tak nie poszło. Goniec zagrał na E2 i teraz po B6 właśnie została zrobiona roszada w partii. Goniec zagrał na B7 i moi drodzy F3. F3 mi się troszeczkę ruch nie podoba. Ma to swój plus, ale ma też duży minus. Z tego względu, że punkt E4 jest broniony. Jest to na pewno plus, ale minus. No punkt E3 jest mocno tutaj teraz atakowany. Znaczy osłabiony, bo pionek już go nie broni. Wprawdzie broni go goniec, no ale też może być tu troszkę białym chyba ciasno w grze. A5. Moi drodzy, ruch tradycyjny. Jest to posunięcie takie, które zagrywać w tym układzie, gdy skoczek na C5 stoi, należy, żeby nie było po prostu ruchu B4. To głównie do osób początkujących. Zagrywamy tutaj goniec D2 w partii i Anishgiri zagrał F5. W ogóle Anishgiri gra tutaj jak maszynka. Wszystkie ruchy są jak najbardziej prawidłowe, ale myślę, że na tym poziomie nie są to trudne posunięcia. To jest po prostu takie łapanie troszkę przestrzeni, nie pozwala przede wszystkim zagrać tutaj posunięcia E4. Wieża zagrała na D1, no białe próbują wyprowadzać dalej figury. Posunięcie D6, zobaczcie, struktura pionów nienaganna, wszystko się pięknie trzyma. Już na tej linii tutaj białe nie poszaleją ciężkimi figurami. Posunięcie B3, no bo taki ruch jakby inaczej tutaj można było zagrać. Jeżeli A4, to wtedy jest ruch B4 i białe są, myślę, że w porządku. Wieża zagrywa na A na E8. No i moi drodzy, teraz trzeba znaleźć dobre posunięcie dla białych. No ciężko znaleźć taki dobry ruch. Wydawałoby się, że pozycja jest normalna, bo na przykład wieża z F na E1 i goniec F1. Ja bym przynajmniej tak planował. Nie wiem, czy coś by tutaj groziło. Może coś tutaj arcymistrzowie widzieli, gdyż ruch wieża F2 zostało zagrane. No takie dziwaczne troszeczkę posunięcie, nieco bojaźliwe, aczkolwiek twarda obrona na G2, twarda obrona no, na F3 to się broni samo i przede wszystkim tutaj wspomaganie gońca. Nie wiem, czy to takie niezbyt asekuracyjne zagranie, ciężko mi powiedzieć, lecz Anishgiri gra całkiem dobrze dalej. Zobaczcie, wieża F6, ta wieża tutaj już pewnie ma ochotę zagrać albo na E6, albo na skrzydło z atakiem w połączeniu z gońcem. Mogą być jakieś tutaj czasami pułapeczki. Goniec zagrywa na D3. Hetman F7. Inne tutaj plany miały czarne. To są cały czas dobre, normalne posunięcia ze strony czarnych. No białe nie popełniają tutaj jakichś radykalnych błędów, ale myślę, że czarne po debiucie, znaczy w tej sytuacji po debiucie już powinny być bardzo zadowolone. Wieża zagrała na E2, hetman A5. No zobaczcie, że ten hetman już tutaj planuje konkretne działania z wieżą prawdopodobnie i ataki na H2. Goniec zagrywa na E1 i teraz, moi drodzy, tutaj Anishgiri zagrywa takie no dosyć ciekawe posunięcie. No muszę przyznać, że no ciekawe, no już pokazuję. Goniec na E4. No właśnie, o co w tym posunięciu chodzi? Głównie chodzi o to, że prowokujemy do wybicia. No ten ruch już jest fatalny z tego względu, że jest bicie na E4 i zobaczcie, obrońca, jeżeli ucieknie, znaczy obrońca tej wieży, to ta wieża tutaj będzie zbita. Tak po prostu. Ale po takim szachu również też nic nie daje, bo jest ta sama zasada. W tym momencie tutaj wybijamy po prostu na D3 i pozycja jest strategicznie kompletnie wygrana dla czarnych, tak po prostu. Moi drodzy, też bardzo ciekawym zagraniem byłoby zagranie wieża E4.
Na podobnej zasadzie mogłoby to wyglądać, takie zaskakujące na pozór posunięcie. Jeżeli wybicie, no to cały czas wybijamy i tutaj grożą nieprzyjemności, a wieża już ma szansę wejść. No na H4 ciężko w tym momencie, ale już można by było straszyć. No ale to są już takie poważne zagrania i trzeba konsekwencji w tym działaniu. Zawsze można oczywiście wrócić, postraszyć. No cóż, w partii poszło goniec E4 i w tym momencie białe zagrały gońcem na B1. Okej. Ruch jak ruch, tutaj wszelkie groźby zostały odparte. Takie bicie na F3 prawdopodobnie już nic nie daje, gdyż tu się zawsze gońcem też zasłaniamy, a figura to figura. Wieża zagrała na G6. Cały czas tutaj zobaczcie, goniec jest nietykalny, bo wieża wisi. Bardzo sprytnie zresztą czarne tutaj sobie to rozgrywają. Goniec zagrywa na G3. No i goniec postanowił wybić, troszeczkę tutaj zredukować te figury i skoczek na E4. Ja cały czas powtarzam, no zobaczcie, cały czas tu się czarne uczepiły tego pola E4. Słusznie zresztą, bo tutaj wieża jest niebroniona. I teraz tak, z punktu psychologicznego tutaj widzimy, że białe nie uzyskały za bardzo nic w tej pozycji, znaczy żadnej przewagi, żadnej jakiejś takiej aktywnej gry. No ale przypominam, różnica w rankingach prawdopodobnie też działa. No i można powiedzieć, że białe tak mówią sobie: atakuj mnie, atakuj, a może jakąś skontrą uderzę tutaj białymi. No moi drodzy, to takie oczywiście moje przemyślenia. Wieża z B zagrała na E1, skoczek od razu wybił i tutaj wtrącenie, bardzo ważny ruch, hetman D5, już mówię dlaczego. Za chwilę po ruchu się dowiemy, tak? Bo tutaj po odejściu jest wybicie i wieża wybija pionka. Dzięki temu tutaj hetmanowi na D5 mamy zagranie E4. Jest rentgen i dzięki temu białe jeszcze mają szansę tutaj zawalczyć. Zawalczyć, bo są na razie białe bez pionka. Lecz następuje bardzo ciekawe zagranie. Hetman F3. Moi drodzy, wygląda to niezwykle groźnie dla białych, że białe tutaj mają naprawdę, mogą mieć ogromne problemy, lecz nic bardziej mylnego. Białe są bez dwóch pionów, lecz tu się pozycja naprawdę trzyma. Jeden ruch tutaj trzyma pozycję, jest to posunięcie Hetman F7. Zauważmy, tutaj bronimy się przed matem. Nie można wybić, oczywiście, przypominam. Atakujemy bezpośrednio wieżę, która tutaj dobrze działa. Nie można wybić, oczywiście, bo tam grożą maty, więc wieża zagrywa na G8. No i w tym momencie tutaj pionek wybija na F5, więc białe odbiły jednego pionka. Wygląda to groźnie tutaj w ataku, lecz nic nie ma. Kompletnie na razie nic nie ma. Jest pionek mniej, oczywiście, u białych. Ale ta aktywność wież może to nieco rekompensować i ta pasywna wieża również rekompensuje to troszeczkę dla białych. Moi drodzy, tutaj czarne zagrały hetmanem na C6. No i to nie jest najlepszy wybór niestety dla czarnych. Jak należałoby zareagować? Ale ja tu powtarzam, Aniżgili chciał wygrywać tę partię. On jest lepszym arcymistrzem w tej partii. Więc ja się nie dziwię, że on chce wygrywać, nie myśli o remisie. No tak ciężko się przestawić z takiego pozornego ataku, napierania na przeciwnika. To jest bardzo trudne w szachach właśnie, że tak gramy, gramy, napieramy, gramy z kimś słabszym i chcemy wygrać, nie wychodzi nam po drodze, się gdzieś tam potykamy. No i czasami popełniamy właśnie ten błąd, który trochę odwraca losy partii. Jak należałoby zagrać? Tutaj patrząc na chłodno, wieża G5 z atakiem na piona, po wieża F2, hetman G4, hetman bije C7. Pozycja byłaby totalnie remisowa. Tutaj hetman D4 z dobrym ruchem, żeby wiązać, bronić te dwa pionki. No, w pionach się wyrównało. Komputer ocenia to jako totalnie równą pozycję. No cóż, w partii nastąpiło hetman C3. Jak to wykorzystać teraz? Bardzo fajna nauka, jeśli chodzi o grę ciężkimi figurami. Przede wszystkim wieża zagrywa na F2. Wydaje się ruchem normalnym, ale o co chodzi? Cały czas bronimy i bronimy tu i zwalniamy przede wszystkim drugą wieżę do jakiejś tam aktywności. To jest ważna rzecz dla białych. A tutaj przypominam, ta wieża jest pasywna, więc można by powiedzieć na ten moment, że białe grają z wieżą więcej. No tak teoretycznie oczywiście. Hetman zagrywa na C5 i to jest, moi drodzy, gruby błąd. Gruby błąd, ten ruch już przegrywa. Dlaczego? I tutaj zostawiam Was na chwilę. Można sobie zatrzymać materiał, poszukać opcji. Trzeba dostrzec po prostu jeden motyw. I już pokazuję. Wieża zagrywa na E7. Co grozi? Przede wszystkim grozi zagranie F6. Próba wybicia tutaj skończyłaby się matem na H7.
Przede wszystkim też atakujemy piona. Moi drodzy, bardzo kuszącym zagraniem byłoby wieża E8, gdyż tutaj znany motyw, taki bezpośredni atak na wieżę, po wybiciu jest od razu mat. Lecz ten ruch jest fatalny. Mógłby być fatalny w skutkach, gdyż jest taka fajna pułapeczka. Wieża G2. Jakby się białe rozpędziły, no to po takim ruchu już jest koniec partii. Białe by na pewno przegrały ze względu na mniej pionków, na mniejszą ilość pionków. No cóż, wieża E7, hetman zagrał na D4, moi drodzy. No i teraz następuje już wbicie tutaj gwoździa do trumny. Wieża E8. No właśnie. Ruch, który już wygrywa partię. No powiem wprost, wygrywa partię, dlatego że nie ma jak się bronić przed, no przed wybiciem, tak po prostu. Tutaj wieża wybiła w tym momencie na G2, król wybił i tutaj czarne próbują dać wiecznego szacha. Król H2, szach i znowu hetman G4, więc król zagrał sobie na F1, po hetman D1 wieża wraca na E1 spokojnie, no więc hetman dał szacha na H3, król E1, kwestia ucieczki teraz, hetman C3 i wieża D2, czarne złożyły broń, moi drodzy, koniec partii. Dlaczego? No bo jeszcze na przykład po takim ruchu można uciekać sobie w tę stronę bardzo fajnie. Hetman F3, król C1, hetman C3 i bardzo ładny ruch na koniec mógłby zostać zagrany, mianowicie król B1. Warto dostrzec takie posunięcie, zostawiając tutaj wieżę. Dzięki temu nie ma swobodnego szacha i dajemy tutaj mata na G8. No cóż, moi drodzy, tym razem niespodzianka w turnieju. Aniż Giri był no, lepszy w tej partii, no, nie zdecydowanie, ale trochę lepszy, nie wykorzystał, popełnił błąd, no i przegrał. Tak to w szachach bywa, a my się uczmy tutaj od arcymistrzów tych wspaniałych posunięć. Serdecznie dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, hej.